Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie w tym drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy omawiać taki bardzo trudny temat, który występuje pod takim tytułem okultyzm na tarciu, nowsze określenie okultyzmu to ezoteryka, ale czy tak, czy inaczej się to określa, to ma jednakową działalność i jest to to samo. I na przestrzeni wieków, wielu wieków, działanie tych sił, tych mocy ukrytych, o których będziemy mówić, się nie zmieniły. I takim wersetem przewodnim dla wszystkich naszych rozważań chciałbym, aby był werset z listu do Efezjan z 6 rozdziału od wiersza 10 do 12. Apostoł Paweł pisze do zboru, do ludu Bożego, który był w Efezie, następujące słowa. I to jest ostatni rozdział i ostatnia jego prośba, ostrzeżenie i rada. On pisze takie słowa. Od 10 wiersza czytam. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Tutaj apostoł Paweł pisze o walce, którą my toczymy, a ta walka odbywa się w sferze duchowej. Billy Graham, znany ewangelista, w swojej książce pod tytułem Pokój z Bogiem, pisze, że triumfem przeciwnika szatana w okresie średniowiecza było to, że w nauce Kościoła działanie mocy ciemności zostało zlokalizowane w otchłani i diabeł został, nasz przeciwnik, diabeł został przedstawiony jako głupie bydle z rogami, z kawałkiem łańcucha i on jest gdzieś w otchłani. Jeśli się wychyli, to tylko pokropić święconą wodą i on się cofnie. Jednak apostoł Paweł nam mówi o tym, że te moce są wokół nas, że są wysoko, a więc nie w otchłani. I całe nasze rozważania chciałbym, aby było oparte wyłącznie na Słowie Bożym. I tu od razu chciałbym powiedzieć, że ten wykład, ten cykl wykładów na temat okultyzmu nie ma na celu zastraszenie ludzi, ale wskazanie na to, w jaki sposób to działa, jak się można dostać szpony mocy ciemności, ale też chciałbym również powiedzieć o tym, że my jako dzieci Boże, którzy dożyliśmy zbawienia, jesteśmy tym narodem wybranym, tym ludem odkupionym krwią Jezusa Chrystusa, pozostajemy pod ochroną krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa i my się nie musimy bać, jeśli będziemy przestrzegać tego wszystkiego, czego nas uczy Boże Słowo i czego nas uczy również nasza społeczność z Panem. Ponieważ w wielu miejscach, gdzie już na ten temat mówiłem, pojawiała się jakaś taka obawa i strach, chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy pod przykryciem krwi naszego Pana Jezusa, pod przykryciem tej krwi, która wylała się jako ofiara za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. I ta krew nas oczyszcza, ale nas i ochrania. I dlatego prosiłbym, żebyśmy na moment skłonili nasze głowy. Ja chciałbym się pomodlić ze wszystkimi słuchaczami, abyśmy mieli tą pewność, że Pan jest wśród nas, że Pan jest Panem i tego zgromadzenia, czy tej chwili społeczności, w której teraz oglądamy, czy słuchamy tych słów.
Drogi nasz Panie Jezu, z całego serca dziękujemy Tobie za zwycięstwo, które odniosłeś na krzyżu Golgoty, kiedy powiedziałeś, wykonało się, Ty pokonałeś również wszystkie moce ciemności. Krew Twoja święta się lała za nas, lała się za mnie, za każdego z nas. I my żyjemy w tej świadomości, że krew Twoja święta nas oczyszcza i ochrania, że jesteśmy drogo kupieni, że nas nikt nie wyrwie z ręki Twojej, a jeśli respektujemy Twojego słowa, to nie musimy się bać, bo jesteśmy pod przykryciem Twojej świętej, drogiej krwi. I teraz my również mamy tą świadomość i za to chcemy Ci z głębi naszych serc dziękować i powierzamy się Tobie, Twojej opiece, Twojej ochronie, a chcemy, aby Twoje imię było wywyższone i uwielbione. Amen. Ten werset wprowadzający chciałbym w miarę możliwości, żeby sobie każdy zapamiętał czy zanotował. A ponieważ cały ten wykład, to co chciałbym przekazać, jest oparte na Bożym Słowie, na tym jedynym autorytecie, jaki chcemy respektować i respektujemy w naszym życiu. Dlatego ja będę się starał i te wersety czytane, podawane, przekazywać tak, żeby w razie, jeśli ktoś jest zainteresowany tym problemem bardziej, żeby sobie mógł te wersety zanotować, żeby mógł sobie to przeczytać, utrwalić i żeby mógł powiedzieć w razie czego jest napisane w Bożym Słowie, a przeciwnik nie ma prawa mnie kusić. Dlatego chciałbym, aby ten werset przeczytany z listu do Efezjan, ten list był skierowany do zboru Bożego, do dzieci Bożych, a więc był skierowany do takich jak my jesteśmy, do tych, którzy mają tą pewność, że są dziećmi zbawionymi, odkupionymi. I do nich jest powiedziane, abyśmy przywdziali zbroję, żebyśmy ostali się wobec tych mocy, które są wokół nas i które są aktywne. Zanim będę rozważał dalszy ciąg tego tematu, chciałbym takie krótkie moje osobiste świadectwo powiedzieć, jak ja do tego doszedłem, dlaczego ja na ten temat usługuję i chciałbym powiedzieć, że to jest usługa bardzo trudna, bo diabeł przeciwnik robi wszystko, żeby w tę ciemną dziedzinę jego działania nie padł żaden promyk światła. I jeśli my o tym mówimy, o tej negatywnej, o tej strasznej stronie działalności przeciwnika z ukrycia, to my wkraczamy w dziedzinę jego działania i to oczywiście nie pozostaje bez reakcji. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy cały czas mieli tą świadomość, że Jezus Chrystus i krew Jezusa Chrystusa nas chroni. I jest rozdział między nami jako ludem Bożym i naszym przeciwnikiem. Wychowałem się w rodzinie wierzących. Moi rodzice byli wierzący i żadne praktyki wróżbiarstwa, przestrzegania zabobonów czy czarowanie, te rzeczy nie były u nas w ogóle w domu w czasie mojego dzieciństwa mianowane i nigdy z tym nie miałem do czynienia. Wprawdzie jako chłopak słyszałem, że tam cyganka komuś wróżyła, że była taka osoba, która kładzie karty i do tej tak zwanej karciarki czy wróżbiarki się udawali ludzie, ale robili to tak bardzo dyskretnie, tym się nikt nie chwalił, mówię w cudzysłów, bo to jakoś się robiło zawsze tak, żeby o tym nie mówić. I ja miałem takie przekonanie, że to jest dla ludzi prymitywnych, dla ludzi takich zacofanych, ale ja z tym nie mam nic do czynienia i dlatego, że w domu o tym mowy nie było, więc wyrastałem w takim przekonaniu. I tak było, chciałbym powiedzieć, do wybuchu II wojny światowej. Dochodziłem już wtedy, już miałem ponad 13 lat. I wtedy, kiedy zaczęła się ta straszna wojna,
to zaczęli ludzie pytać się w różne sposoby, jak długo ta wojna potrwa, bo to, co się zaczęło dziać zaraz w pierwszych dniach i tygodniach wojny, terror, rozstrzeliwania i tak dalej, wszystkich ogarniało przerażenie i wtedy było pierwsze, jak długo to wszystko potrwa. W naszym mieście Cieszynie, w którym mieszkałem, zaczęli ludzie mówić, że w kościele parafialnym Marii Magdaleny ukazała się na figurze Matki Boskiej dwunastka. I wszyscy zaczęli mówić, tak, w 12 miesiącu, to jest w grudniu, skończy się wojna. Myśmy temu nie wierzyli, nie dawali wiary, ale tak się złożyło, że w naszym sąsiedztwie tutaj był sklep, gospoda Żyda, który nazywał się Windholz. Tam już do tej gospody, do tych dużych sal, które miał, zwozili Żydów, których wyrzucali z domów. I ten Żyd, który nigdy by do kościoła nie wszedł, poszedł i mówi do mojej mamy, proszę pani, ja widziałem tam tą dwunastkę i to będzie koniec wojny. Dwunastkę. I wiem, że moja mama poszła ze swoją znajomą i wróciła i mówi, ja żadnej dwunastki nie widziałam, ale mi mówiła sąsiadka, jest dwunastka. Chciałbym jednak powiedzieć, że dwunastka, dwunasty miesiąc minął, terror się nasilał, ale nic się nie stało. Potem ludzie mówili, że to 12 miesięcy, ale jakoś to umilkło. Ale to była taka rzecz, która mnie bardzo zainteresowała jako chłopca. Potem od razu coś się zaczęło w Cieszynie dziać. To też może tylko związane jest i ma takie znaczenie dla mnie, czy jako starego cieszyniaka, ale zaczęto orać rynek cieszyński. Cieszyński rynek był kiedyś wybrukowany takimi kamieniami, które się nazywały kocie łby, ale już przed wojną przywieźli ileś tam wagonów kostki granitowej i zaczęli brukować rynek. Ale zanim zaczęli brukować, to musieli te kamienie wyrwać i był taki pojazd, ciężki pojazd, który miał takie bolce, był ciągnięty przez walec i wyrywał te kamienie. I od razu się pojawiło takie proroctwo z Sybilii, o które w Cieszynie było bardzo głośno i mówili tak, jak będą rynek cieszyński orać, to się krew poleje ulicą Głęboką. To jest ulica biegnąca od rynku do zamku. No i znowu, no orzą rynek. Kto by powiedział, że będą orać rynek? To były wiadomości, które do nas, do domu docierały. Potem zaczęli nawet ewangelicy, którzy czytali Biblię, zaczęli się odwoływać do takiego miejsca Słowa Bożego. Chciałbym powiedzieć, my to miejsce znamy jako wierzący, 11 rozdział objawienia Jana. Tam jest opisane, że ten bezbożnik będzie deptał to miasto przez 42 miesiące, a więc zaczęto już liczyć, że ten bezbożnik, jakim był Hitler, że on tylko będzie 42 miesiące działać. I teraz była tylko kwestia, od kiedy te 42 miesiące należało liczyć, bo jakby od dojścia jego do władzy, 33 rok, to by te 42 miesiące już dawno minęły, więc były kombinacje od Anschlussu z Austrią i tak dalej. I chciałbym powiedzieć, że w tej sytuacji, w jakiej byliśmy, to zaczęło ludzi zajmować i te wiadomości docierały również do nas, do domu, a ja jako chłopak już nie chodziłem do szkoły, bo mój wiek szkoły podstawowej się skończył, a do szkoły innej nie przyjęli, więc ja też to z wielkim zainteresowaniem słuchałem, analizowałem i muszę powiedzieć, że każdy człowiek ma pewną taką tendencję, jak usłyszy jakąś wróżbę czy coś takiego, czy oglądnie horoskop, to chce do swoich warunków w danym momencie dostosować i jakoś synchronizować z tym, co się dzieje. I to miało miejsce. I dlatego to spowodowało taki niepokój. Wszystkie radia musiały być oddane, Niemcy nie pozwalali słuchania radia pod nawet karą śmierci, ale tam jeszcze z Toulouse, bo wtedy Radio Toulouse głosiła audycję z Francji w języku polskim, godzina bije, godzina wolności bije, a biła prawie ponad 5 lat i wszyscy czegoś oczekiwali. I kiedy ten niepokój taki u nas w domu przez te wiadomości też się pojawiał,
Przyszedł do naszego domu taki brat, który był przełożonym zboru w Grudku, to jest obecnie w Czechach, na Załodziu, 16 kilometrów od Cieszyna, brat Jan Kaleta, i przyniósł do nas taką książkę, która ostrzega przed tymi wszystkimi praktykami i dawanie nawet posłuchu tym rzeczom. Ta książka ma w niemieckim języku tytuł Im Bane des Teufels, a w przetłumaczeniu znaczy W więzach szatana. I mój ojciec wtedy już był aresztowany w obozie koncentracyjnym, ale moja mama od razu tą książkę przeczytała i nas bardzo ostrzegała, i od tego momentu chciałbym powiedzieć, że byliśmy od tego zupełnie wolni. I ta książka, ta publikacja tego pastora, to był pastor Ernst Modersohn, nam bardzo dużo powiedziała. I ja również tą książkę już wielokrotnie przeczytałem i ta książka mnie pobudziła, ostrzegała przed tymi sprawami, żeby od spraw związanych z tymi praktykami trzymać się z daleka. A ponieważ tam wstęp tej książki jest taki bardzo rzeczowy, ja pozwolę sobie to dosłownie przeczytać już w języku polskim. Na wstępie do pierwszego i drugiego wydania wymienionej książki pastor Ernst Modersohn pisze i wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na napisanie tej książki. Została ona wydana w Bad Blankenburg, to jest Turyngia, w lecie 1924 roku. Pierwszy nakład tej książki, 5000, został wyczerpany po 6 tygodniach. Ta książka była wielokrotnie drukowana, wznawiana również po II wojnie światowej. Głos oddaję autorowi tej książki. Tym opracowaniem nie podejmuję próby naukowego przedstawienia tego ciemnego zakresu działania okultyzmu. Moim zadaniem jest wypełnienie służby duszpasterskiej. Najpierw dla tych, którzy przez grzechy czarowania dostali się do szatańskich więzów i nie wiedzą, jak mogą z tych więzów być wyzwoleni. Bardzo chciałbym tym wszystkim pomóc, poradzić i wskazać drogę prowadzącą do uwolnienia. Chciałbym też usłużyć tym, którzy znajdują się w więzach diabelskich i wcale sobie z tego nie zdają sprawy. Tym chciałbym wyjaśnić, jak niebezpieczny jest to stan, jakie są skutki i następstwa wróżenia z kart, wróżenia, zamawiania, chorób, praktyk spirytystycznych, hipnotyzmu, magnetopatii. Chciałbym wyjaśnić po to, by wzbudzić pragnienie uwolnienia z tych mocy ciemności. Chciałbym usłużyć też tym, którzy są powołani do głoszenia Słowa Bożego i służby duszpasterskiej. Ciągle mało, zbyt rzadko mówi się o tym szeroko, o tych szeroko rozpowszechnionych grzechach związanych z praktykami okultystycznymi. W tym tkwi bardzo często przyczyna, dlaczego ludzie nie mogą uwierzyć i dojść do pokoju. Streszczając powyższe opracowanie, nasuwa się następujący podział tej pracy. Jak doszedłem do poznania tych praktyk? Co mówi w tym temacie Słowo Boże? Jak odbywają się te praktyki? Jakie są skutki uczestniczenia w tych praktykach? I teraz na koniec, jak mogę zostać uwolniony z następstw tych wymienionych praktyk? Chciałbym powiedzieć, że dla mnie to, co przeczytałem, nie chciałbym tego w niczym zniekształcać, było to taką pobudką dla mnie osobiście, żeby z jednej strony się tego wystrzegać. A kiedy już byłem żonaty ojcem, wtedy trójki dzieci, to ja postanowiłem i moje dzieci też pouczyć i ostrzec przed tym, żeby się w to nie angażowały. Dlatego, że ta dziedzina działania mocy ciemności wdziera się ze wszystkich możliwych kierunków do życia i dzieci rodziców wierzących. I po takim wykładzie, który zrobiłem
pół dnia to trwało dla moich dzieci i ostrzegłem ich. Wtedy córka miała chyba 15 lat, chłopcy, synowie byli trochę starsi. To moja córka od razu mówi: tatusiu, ty musisz to przedstawić na naszym spotkaniu młodzieżowym. Chciałbym powiedzieć, że no, ja się na to zgodziłem, no i zaaranżowali u nas takie spotkanie. Było ponad około 25 osób, młodych ludzi, i chciałbym powiedzieć, że ja nie miałem żadnego doświadczenia w usłudze na ten temat. I muszę również powiedzieć, że ciągle się jeszcze uczę. I nie miałem takich braci, którzy by mi powiedzieli: tak a tak się głosi, tak a tak należy postępować. Ja zacząłem sam. I nie wcale nie myślałem, że to się rozszerzy na większą skalę. I na tym pierwszym spotkaniu młodzieżowym, kiedy zacząłem o tym mówić w takim bardzo skrócie, nie tak jak to było w okresie późniejszym, w czasie tej usługi patrzyłem, taka jedna dziewczyna, no nie wiem, miała 16-17 lat, takie straszne oczy, coś się takiego działo, że ja aż przerwałem, bo czułem taką bardzo zdecydowaną przeszkodę. A między innymi była tam taka miła siostra, która śpiewała też i miała pod ręką gitarę, i nastąpił taki moment milczenia, nie wiedziałem co dalej. Ona wtedy wzięła gitarę i ona uderzyła w te struny i zaintonowała: jesteśmy pod przykryciem tej świętej drogiej krwi. Chciałbym powiedzieć, że to ta moc ciemności, to co tak na mnie zadziałało, w tym momencie minęło. I to była dla mnie taka pierwsza lekcja, że skoro my jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa, to te moce nie mają do nas prawa, jakkolwiek my wkraczamy w ich dziedzinę działania. Tak się złożyło, no, że na tym się nie skończyło. Potem pastor powiedział: ty to musisz w zborze, i potem w innych zborach. I tak zacząłem tą usługę kontynuować, z tym, że miałem bardzo wiele takich różnych przykrych przeżyć, łącznie z bardzo tragicznym wypadkiem komunikacyjnym, gdzie nawet ja nie byłem kierowcą. I wtedy już sobie powiedziałem: ja więcej na ten temat już nie chcę mówić. I wtedy byli tacy bracia, którzy, no akurat jeden był z Ameryki, drugi z Izraela, i ja się im tak zwierzyłem, a oni mi powiedzieli: oj, biada ci, jeśli byś się miał wycofać, pan sobie innego znajdzie, ale wtedy biada tobie. A to, że twój samochód to do kasacji poszedł, to w ogóle dla nich to nie było żadnym problemem, no z tym, że wtedy dla nas samochód, zdobycie samochodu, to była wielka rzecz. I ja się tak przeraziłem i nie chciałbym się wycofywać, ale mogę tylko tyle powiedzieć, że ja potrzebuję bardzo wiele modlitw przyczynnych. I szczególnie wtedy, jak mam w tym temacie usługiwać, bo tak jak już powiedziałem, przeciwnik nie pozostaje pasywny, ale jest aktywny i atakuje nie tylko mnie, ale atakuje rodziny najbliższych. Niedawno z jednym bratem spotkałem się, który też w tym temacie usługuje, usługujemy już czasami i razem, wiele razy, i on mówi: wiesz co, jakie ataki ja przechodzę, i moja rodzina i córka dzwoni z daleka, mówi: tato, co się dzieje, bo ja jestem pod taką presją. Dlatego chciałbym powiedzieć, że my, jeśli się odważamy o tym mówić, to tylko dlatego, żeby, tak jak tutaj ten pastor, autor tej książki, powiedział, żeby z jednej strony ostrzec, a z drugiej strony tych, którzy są zniewoleni, żeby im wskazać na drogę wyjścia. I może teraz postaramy się odpowiedzieć na takie pytanie: skoro ta dziedzina jest taka niebezpieczna, dlaczego ludzie akurat do tego tak bardzo lgną?
Dlaczego to w ogóle jest w sferze zainteresowań tak wielu ludzi? I chciałbym wymienić parę powodów, które wzbudzają u ludzi zainteresowanie okultyzmem. I pierwsza rzecz to jest ciekawość. U nas było takie przysłowie, i to mi mówiła moja babcia zawsze, ciekawość to jest pierwszy krok do piekła. No, może to jest i może i przesada, bo nie jeśli jesteśmy żądni wiedzy, ale jest ciekawość, która jest szkodliwa, która może nam szkodzić. I dlatego ciekawość ma, to jest jeden z powodów, ma wielki wpływ na zachowanie człowieka. Dzisiaj żyjemy w takiej dobie, że my jako człowiek współczesny chcemy wszystko wiedzieć, chcemy wszystko zbadać. Ja się w to nie chcę angażować, ale wypada wiedzieć. I mógłbym przytoczyć wiele przypadków, kiedy ludzie wpadli właśnie w straszne kłopoty, w straszne więzy z powodu tego, że tylko z ciekawości poszli na jakieś spotkanie. I u nas są już anonsowane publicznie na przykład spotkania czy seanse spirytystyczne wprowadzające dla zorientowania. Tylko taki tytuł, a więc bez żadnych zobowiązań. Pastor Ernst Modersohn w tej książce, w której pisze, ponieważ on był takim podróżującym kaznodzieją i usługiwał w tym temacie na terenie Niemiec, bardzo był z tego znany i taką bardzo owocną służbę prowadził i opisuje, kiedyś musiał zatrzymać się w jakimś mieście, czekał na połączenie kolejowe i przechodził przez miasto i zauważył właśnie też taki tytuł, który anonsował zebranie wprowadzające celem zorientowania. On, sługa Boży, który wiedział, o co chodzi, przyszedł tam na to miejsce, gdzie był ten seans. To była duża sala typu kinowego, półmrok. On usiadł w którymś tam czwartym czy piątym rzędzie. Wiadomo, w teatrze, w tych salach krzesła są numerowane. Półmrok na podium, stół, oczywiście nieheblowanego drzewa i tam ta miska i tak dalej. To wszystko, co tam jest potrzebne do tych praktyk. I kiedy ci, którzy rozpoczynać mieli ten seans, już było i medium, naraz odzywa się ten prowadzący, mówi: seans nie może się rozpocząć, nie może zacząć działalność, ta moc, której my oczekujemy, bo w rzędzie czwartym, na krześle numer tam zdaje się 15, jest osoba, która jest zdecydowaną przeszkodą. Wtedy wstał pastor Modersohn, bo on właśnie na tym miejscu siedział i powiedział: ja nie przyszedłem tu, żeby poznawać te sprawy, bo wiem, co to jest, ale jestem tutaj po to, żeby tych wszystkich, którzy tu są po raz pierwszy, żeby ich ostrzec, i jeśli im rozchodzi się o zbawienie duszy, to dla nich jest tylko jedno wyjście: natychmiast opuścić to pomieszczenie. I po wypowiedzeniu tego, nie oglądając się, wyszedł. Chciałbym powiedzieć, że diabeł, przeciwnik, wie o tych, którzy są jego, ale też wie o tych, którzy nie są jego własnością. I oni są przeszkodą. Ja to mówię jako takie świadectwo. Nie chcę mówić o świadectwach, bo to zajęłoby dużo czasu. O tych, którzy poszli tylko jeden raz, co oni przeżyli. I dzięki Bogu byli i tacy, którzy zostali uwolnieni, a to wyznali. Drugi taki powód, dlaczego ludzie interesują się okultyzmem, to jest pogoń za sensacją. Coś się dzieje, prawda? Sensacja, człowiek jest żądny sensacji. Wiadomo, że na pierwszych stronach gazet są zawsze sensacyjne wiadomości. Po co? Żeby zaspokoić ludzką ciekawość, żeby dziennik
był dobrze sprzedawany, tak, żeby ci dziennikarze, ci reporterzy no, awansować mogli. I pogoń za sensacją to jest coś, co ludzi fascynuje. I my wiemy, że ludzie tego są żądni i poświęcają wiele czasu, czy wiele trudu nawet, żeby się udać na jakieś miejsce, gdzie coś się dzieje. A więc pogoń za sensacją. Następna sprawa, która jest też takim powodem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest, ludzie są zawiedzeni. Chciałbym powiedzieć, że wielu polityków, jak wchodzą na scenę, obiecują wiele, wiele rzeczy, a potem zostają usunięci, nie wypełnili tego, co obiecali. Wiele ludzi dożywa zawodu w różnych dziedzinach. Można by tutaj bardzo wiele wyliczać. I ludzie zawiedzeni są w takiej rozterce. I co teraz, co dalej? I szukają właśnie też nieraz odpowiedzi przez praktyki okultystyczne. Następne, na co chciałbym bardzo zwrócić uwagę, to jest brak poznania. Brak poznania. W Księdze Ozeasza w 4 rozdziale jest powiedziane: lud mój ginie dla braku poznania. Chciałbym powiedzieć, że to jest jeden z powodów, który strasznie ludzi zagłębia w tą tragedię związaną z tymi praktykami. Czytałem śledzę niektóre dzienniki wychodzące w Polsce i pod takim tytułem Lekarze dusz opętanych jest napisane, że egzorcyzmy, to znaczy wypędzanie demonów, to nie średniowieczny rytuał, ale popularna współczesna posługa duszpasterska i w Polsce jest 50 księży egzorcystów. I w tym reportażu, ja go nie bym czytał, ale jest taka tendencja napisana, takie zdanie. Człowiek nie zarazi się wpływem demona, wpływem mocy ciemności jak katarem, ale sam musi otworzyć się na zło. To jest zdanie takiego dominikanina, który to opublikował. I tu jest powiedziane, sam musi otworzyć się na zło. A że się to dzieje nieraz z nieświadomości, to jest prawda. Ale to nie umniejsza sprawy, czy nie w jakiś sposób nie usprawiedliwia człowieka. A więc brak poznania. I tu chciałbym powiedzieć takie ostrzeżenie w tym samym liście, który apostoł Paweł pisze do zboru Bożego, pisze, nie dawajcie miejsca diabłu. I ja się rzeczywiście ucieszyłem, że w tym tygodniku Przekrój właśnie takie zdanie było napisane, że człowiek się tym nie zarazi. Ci, którzy mają z tym do czynienia, piszą, to nie jest tak, ale człowiek otwiera drzwi. A najgorsze jest, jeśli to zrobi człowiek Boży, który nie zna Słowa Bożego. I tu chciałbym powiedzieć, że to, co jest napisane w Księdze Ozeasza, proroka, Stary Testament, to jest napisane, lud mój drewna się pyta. Różdżkarze, radiascezja, my wiemy, jak to bardzo ludzi zajmuje, fascynuje, ale tam jest napisane przedtem dwa wiersze wcześniej, lud mój ginie dla braku poznania. Następny powód, który również kieruje ludzi do praktyk okultystycznych, to jest egzystencjalizm. Człowiek zaczyna wierzyć w to, że jest dziełem przypadku, że wszystko jest dziełem przypadku, że nie ma żadnego celu i tak dalej. I ludzie uciekają się do najróżniejszych dziedzin życia, żeby tą pustkę zapełnić. Nie przyjmują, nie interesują się Bożym Słowem, ale w ramach tej pustki albo popadają w nauk pijaństwa, czy zaczynają stosować, przyjmować różne narkotyki. Na przykład zaczynają się zagłębiać w te najróżniejsze rodzaje muzyki rockowej i tak dalej. Chcą uciec
od rzeczywistości, egzystencjalizm. I chciałbym powiedzieć o jednym, że jaki by nie był powód, każdy z tych prowadzi do jednego celu, a tym celem jest zwiedzenie. Ten cel ma przed sobą wytyczony diabeł, przeciwnik. I jeszcze jeden powód, do którym chciałbym powiedzieć, może to być taka osobna dziedzina, poświęcimy temu trochę czasu, to jest chęć pozostania zdrowym. Człowiek chce być zdrowy za wszelką cenę, chce jak najdłużej żyć i chce to zdrowie zachować. I dlatego, żeby być zdrowym, w pełni sił, pełni sprawny, wykonuje najróżniejsze praktyki, które jakoby mu zapewniają zdrowie, długie życie, pełnię sił i pełnię władzy umysłowej. I to są takie powody, które wymieniłem, na pewno jest ich więcej, ale tu muszę zwrócić na jedno uwagę, że te powody, które teraz wymieniłem, to są takimi jednymi z kluczowych powodów i kiedy w ramach rozmów duszpasterskich, kiedy mam do czynienia z osobami, które w ten sposób w jakiś zostały zniewolone, zanieczyszczone, to chciałbym powiedzieć, że zawsze któreś z tych wymienionych przeze mnie punktów miały miejsce. I najczęściej zaczynało się to od ciekawości. I ja tylko tyle powiem, że kiedyś było tak, że w pracy, jak przychodziły gazety, to na ogół ludzie zaczynali, pracownicy, czytać od ostatniej strony, bo tam było napisane, ile razy kopnął w tą skórę, czy 3-5, i tak dalej, bo to było prawdą. Resztę się lekceważyło. Ale od wielu już lat, blisko 20 lat, teraz jak otwierają ludzie gazety, to patrzą, czy tam jest horoskop. I to jest takie ważne, bo to ma znaczenie. I już nie tyle może nawet sport, ale horoskop. I my wiemy, jak bardzo to jest wodnicze i o tym jeszcze będziemy mówić. Dlatego my musimy się wystrzegać tych wszystkich momentów, o które wymieniłem, ciekawość i ucieczka w niewłaściwym kierunku. Muszę jeszcze dodać jedno, że diabeł, przeciwnik, wie, w jakich czasach my żyjemy. I my wszyscy, którzy czytamy Słowo Boże, obserwujemy to, co się dzieje, zauważamy, że przyjście naszego Pana jest bardzo bliskie. I w związku z tym diabeł, przeciwnik, mobilizuje wszystkie swoje siły, żeby zwieść, by można i wybranych. I jest taki przykład, bardzo ładnie to jest opisane, zaraz na początku Ewangelii według świętego Marka jest napisane, kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni i zaczął głosić, to tam odezwał się człowiek, który był opętany mocą ciemności, opętany przez diabła. I ten człowiek przychodził i wychodził i tam się nic nie działo. Ale gdy tam wszedł Jezus, a my wiemy, jak Pan Jezus, kiedy zaczął głosić, to mu przybliżyło się królestwo, to ta moc ciemności, ten demon, który był w tym człowieku, nie potrafił milczeć i on zaraz zademonstrował swoją osobowość i on tak powiedział od razu, co my mamy z Tobą, Ty, Święty Boży, przyszedłeś, żeby nas trapić. I zauważamy jedno, że my żyjemy w tym szczególnym czasie, gdzie następuje taka mobilizacja sił ciemności. I możemy też powiedzieć, że kiedyś, jeśli ktoś szedł do takiej osoby, która miała wróżyć i tak dalej, to robił to dyskretnie, to się może nieraz za to wstydził. No, to nie było takie popularne. Dzisiaj my widzimy szyldy, jasnowidz udziela porad, anoncują się w gazetach, chcesz się czegoś dowiedzieć, zadzwoń pod ten numer i tak dalej. Ludzie tym żyją i to jest w radiu, to jest w telewizji, to jest w środkach masowego przekazu, to można oglądać na kasetach wideo, teraz i w internecie. I chciałbym powiedzieć, kiedy był przesłuchiwany ten młody człowiek, który
przeprowadził tą pierwszą czarną mszę oficjalnie w Jarocinie w czasie tego festiwalu muzyki rockowej, kiedy on był przesłuchiwany chyba w Słupsku, tak, to się go zapytali, skąd on do tego doszedł, że on odprawił czarną mszę, 17-letni chłopak. Z tymi wszystkimi, nie chcę mówić, jak się to odbywało, ale to w czasie tego procesu sądowego było dokładnie omawiane. A on mówił, ja się tego nauczyłem z kasety wideo. Tam jest wszystko pokazane, co się robi, jak się robi, jaka kolejność. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj te rzeczy się tak oficjalnie dzieją i to tak wdziera się we wszystkie dziedziny naszego życia. I dla przykładu, na przykład w Niemczech jest takie czasopismo Bravo. Ono niestety jest tłumaczone na język polski i wychodzi. I w tym czasopiśmie był cykl wykładów, jak wprowadzać dzieci w sferę okultyzmu, jak urządzać seanse spirytystyczne. Nie do wiary i u nas to zostało, ta gazeta jest chyba dwa razy w miesiącu, czy jakoś tłumaczona na język polski. I to czytają, zaczynają eksperymentować, a ponieważ coś się dzieje, to wciąga ludzi. I my żyjemy w tym czasie, kiedy to wszystko odbywa się oficjalnie i książki na temat okultyzmu, książki, które te tematy tak bardzo propagują, są szeroko, daleko rozpowszechnione. I nawet w kinie, gdybyśmy popatrzyli na przykład, jak wiele ludzi jest zafascynowane tym cyklem tych powieści Władcy Pierścieni i tak dalej. Tłumy ludzi idą do kina, a gdy my czytamy to Tolkiena, co tam wszystko jest zawarte, to przerażenie ogarnia, a ludzie za tym idą, ludzie lgną za tym. I małe dzieci są pochłonięte Pokemonami, Pocket Monster, te straszne zjawy, to te małe dzieci tym są, przez to są wciągane. Kiedyś słyszałem, moje wnuczki wtedy były dziewczynkami jeszcze, mówiły smerfy, ja nie wiedziałem, co to jest, może coś niewyraźnie mówią, bo miałem 5 lat, ale mówią o smerfach, a potem się tym zainteresowałem, okazuje się, że to są te straszne ludziki, które się ukazują na ekranie w ramach Dobranocki. I czytałem taki artykuł, bo ten zbieram materiały, taka siostra Katarzyna Lederman, to jest Szwajcarka, która była guru do roku 1970 i ona była wtajemniczona w te najbardziej strzeżone tajemnicą sekrety tego ruchu nowego wieku, New Age, i ona z tego wszystkiego została wyzwolona, dzięki Bogu jest dzieckiem Bożym i ona teraz ostrzega i ona mówiła, taki artykuł przeczytałem, gdzie pisze, że dzieci oglądając te smerfy, a każdy z tych smerfów ma osobne imię bożka Hindu, że się wprowadza dzieci pod wpływ mocy ciemności, pod wpływ tych bożków hinduskich, a więc tych orientalnych bożków. I dzieci potem są przerażone, nie mogą spać. I kiedy ja rozmawiałem z dziećmi, to potem mi mówią tak, wiesz, a tam jest jeszcze taki ludzik i ten ludzik się nazywa Wodniczek, a on od 2000 roku będzie już, bo to będzie era wodnika, on już będzie dorosły. I tak się zatruwa małe dzieci. Ja byłem w domach osób wierzących, gdzie nocowałem, bo już stosunkowo dużo podróżowałem i patrzę się, dzieci o 7:30 takie grzeczne jakieś idą do telewizora. I co oglądają? Te smerfy. I gdy powiedziałem, a czy wy wiecie, co to jest? Zapytałem, no nie, ale one przynajmniej cicho siedzą i oglądają. To nie pozostaje bez wpływu, szczególnie małe dziecko między 4. i 6. rokiem życia ma najbardziej chłonny umysł i wszystkiemu wierzy, bo jak zacznie chodzić do szkoły, już jest między kolegami czy koleżankami, to te dzieci już nieraz podkopują autorytet rodziców, a co tam ten twój stary wie. Ale do tego czasu dziecko wszystko przyjmuje bezkrytycznie. I dlatego chciałbym powiedzieć, że żyjemy w tym okresie, gdzie te rzeczy jest taka, bym powiedział wprost, inwazja czy atak
okultyzmu na wszystkie dziedziny życia i na wszystkie sfery wiekowe naszego społeczeństwa, od najmłodszych dzieci aż do dorosłych. I tu chciałbym, podsumowując, powiedzieć, że Słowo Boże nas dostatecznie ostrzega i mówi, że brak poznania jest jednym z powodów, że lud ginie w tych właśnie grzechach. I dlatego w następnym wykładzie chciałbym mówić o tym, co na ten temat mówi Boże Słowo. Bo potem będzie o tym, jak się te praktyki wykonuje, jakie są następstwa tego, a na końcu też taka wskazówka, jak możemy z tego wszystkiego być wyzwolonym, dlatego że Jezus Chrystus, kiedy powiedział na krzyżu Golgoty, wykonało się, to pokonał wszelkie moce ciemności. I również za ten grzech płaci ofiara Jezusa Chrystusa. Amen.